Ćwiczenie, które może pomóc w sytuacji, gdy jeden z pośladków jest trochę mniejszy, jest osłabiony, a szczególnie kiedy występuje rotacja, kiedy miednica ucieka mocniej na jedną stronę. Weźmy na przykład u mnie, że będzie to strona prawa, więc będzie ona nogą pracującą. Potrzebny jest mi klocek do jogi albo jakieś podwyższenie do 10 cm. Przypominam, że ma pracować noga prawa, więc lewe kolano w klęku podpartym opieram właśnie na tym boksie, co daje mi możliwość wykonania rotacji i zmobilizowania stawów biodrowo-krzyżowych i przy okazji w tych ruchach zaaktywowania mięśni, między innymi pośladkowych. Wykręcam łokcie do przodu, żeby je zablokować i teraz w tej pozycji unoszę jedną nogę do mocnej rotacji. Prowadzę kolano blisko do uda nogi opartej, tak jakby było zamocowane na suwnicy. Wykonuję około 20 powtórzeń w jednej serii, oprócz aktywacji mięśni, tak jak wspomniałem, przy okazji włączamy do pracy i delikatnie mobilizujemy staw biodrowo-krzyżowy. Teraz to, czego oczekuję po zakończeniu wykonania tego ćwiczenia, to odczucia pracy mięśniowej w okolicy prawego pośladka.